Siemanko, siemanko, ja jestem Wartes, witam was w Slime Rancher, bez modów, bez pluginów, bez niczego. Słuchajcie, był nowy update, który wprowadził kilka rzeczy i chciałbym to dzisiaj sprawdzić. Tak, update nosi tutaj numerek 0.3.1, czyli nie 0.30, tylko 0.31. Także zobaczymy tutaj, o co chodzi. Od razu na wstępie, jak widać, okienka są większe, tak. O, myszki mojej nie widać. Dobra, nieważne. Ale okienka są większe, powiększyli to, żeby po prostu ludzie na większych rozdzielczościach też coś widzieli, czego wcześniej nie było. I oczywiście od razu, jak kliknę play, widzicie też, jest nowa ikonka ładowania, znaczy ikonka, nowy ekran ładowania. I zaraz sobie oblukamy, co tutaj jest nowego, spróbujemy to wszystko odszukać i zobaczymy co i jak. Swoją drogą zapraszam was na mojego Snapa i Instagrama, Snapchat Mr. Wartes, Mr. Wartes. Tak? Bo ostatnio coś tam się dzieje, tak? Już tam wrzucam, także jest co oglądać, także zapraszam. I na Instagramie ostatnio po prostu był mega chaos, mega dużo zdjęć przez ostatni weekend. Także też zapraszam, Wertyzalko. Oczywiście też wszystko macie w opisie, żeby nie było. Także zapraszam. Dobra. Myślę, że w tym odcinku już się wyrobię z jakimś pokazem jakichś nowości. Jak widać, nowy wygląd już tych, jak one się nazywają, heartbeatów. Tak inaczej wygląda, już jest takie serduszko z korzonkiem. Także tutaj jest nowość, czy się oka zmieniło. Tego niestety teraz nie mogę zobaczyć, gdyż po prostu tego nie mam. Dobra, Mint Mango też się zmieniło. Fajny nowy wyglądzik. Okej, ja sobie to wciągnę od razu, bo mi się tam pałęta i może od razu tutaj wrzucę, żeby nie było. Co tam u was? U was to w sumie jest mięsko, także nie mam nic takiego do oglądania. Wiem, że te nasze... O, chyba nowa ikonka tego. Nasze nocne stworki, o ile mam tu jeszcze, tak, mam. Wasze te powinny się zmienić. Kubery? Nie zmieniło się chyba. Chyba, że drzewko się zmieniło. Bo słyszałem, że właśnie widziałem, że jest takie kwadratowe bardziej. I widać, jest kwadratowe bardziej, zmienili to. Minecraft! Tak, Minecraft. Chociaż trochę mogą się różnić od tych poprzednich. Takie bardziej poprawione graficznie są. Okej. Także fajnie, że w tym odcinku po update'cie wreszcie coś widzę takiego. A nie muszę szukać. Drzewko tutaj niżej też się pozmieniało. Fajna sprawa, polecam. Dobra. Idę was tutaj dokarmić, oczywiście, żebyście miały co jeść. Czym ja was karmię? Aha, tutaj oka powinno rosnąć, tak? Zmieniło się? Jasne, że się zmieniło oka. Ha! Wcześniej to wyglądało dziwnie i teraz wygląda jeszcze dziwniej. Tak, w skrócie to opisałem, jak wygląda oka. Jednak na tym obrazku na pasku wygląda identycznie jak z poprzedniej wersji. Chociaż tutaj bardziej jak ziemniaki to wygląda. Z jakimś czymś na górze. Ale jest zmienione, czyli poprawili, tak, oczywiście nie mogę tego dodać, bo nie mam pluginu. Wcześniej z pluginem po prostu mogłem tutaj dodawać coś. W sumie jak się skończy czas, powinno oka tutaj wypaść. Także jakby coś to luzik. Aha, tutaj wciąga wszystko. Dobra, dorzucę wam tu oka. Tak, na wejście. Skoro tutaj już ogarniałem, to dobra. To mamy. Lecimy dalej. Oblukać wszystkie tutaj update'y. Wszystko co tutaj się zmieniło, ja tu muszę zobaczyć. Ogólnie dużo wprowadzili poprawek co do padów, co do grania na padzie. Jednak ja na padzie nie gram, ale to śmiesznie rośnie. Dlatego tym się nie będziemy interesowali póki co. Ale mówię jak jest. Dobra, lustro złapałem. Na razie lustro, jak już mówiłem, jest mi zupełnie niepotrzebne, niech one sobie tutaj biegają. Później się przydadzą, tak, jak się skończą. Znaczy jak tamten się skończy, czyli jak sobie dorośnie. Dobra. Zobaczmy może sklep, chociaż o sklepie nic nie pisali właśnie, także nic tutaj się nie powinno zmienić. Ale otworzyli nową dolinę. Tak, otworzyli nową dolinę, zaraz ją oblukamy. Oczywiście wszystko sprawdzimy. Tyle, że chciałbym, póki co wiecie co, tutaj koło farmy oblukać co jak... Aha, drzewko się tutaj zmieniło. Ej, to jest naprawdę kozackie drzewko, to mi się podoba. To jest fajny update. Kurde, niby tylko taki mini update wleciał 60 mega. No to kurde, wyglądem całkiem fajnie. Aha, tutaj nam oka rośnie. Spoko, mamy tego od groma. Fajnie to na oświetleniu wygląda, takie czerwone listki ma, świetne. Pa, marchewy nawet zmienili. O, jaki bajer. W sumie nie wiem po sobie marchewki, ale je wciągnę. Kozacko, podoba mi się. Ulepszenie graficzne jest mega. Tak tutaj nie wiem, czy gram na pełnych detalach. A czy to ważne?
Niech sobie rośnie. Fajny update, podoba mi się taki bardziej. Ohoho, tu zaraz się przejdziemy, tu się zaraz przejdziemy. Właśnie tak, tam się zaraz przejdziemy. Spoko loko. Już widzicie, tam jest jakieś przejście. Aha, to też się zmieniło. A drzewko się wcale nie zmieniło. Czy tutaj tylko wygląd owocków zmienili? Świetnie, świetnie, to mi się podoba. Podoba mi się, że coś robią z tą grą. Nie musiałem czekać tyle na update, co ostatnio. Tamtym ostatnim update'cie do tego 0.30. To było po prostu czekania wtedy. Dobra, macie oka, panowie. Tam wam wrzucę mint mango. Czy tak macie nadmiar? To nieważne. Wy tutaj też macie nadmiar w sumie karotki. Co mógłbym zrobić z karotkami? Tak mam ich tutaj dużo. Może tutaj nawrzucam. Może kiedyś będzie potrzeba, że tutaj trafimy na jakiegoś dużego slajma, który się odżywia wege, to wtedy mu się przyda. Co wy jecie? Wy tylko też wege jecie, aha. Okej. Okay. Aha, świetnie. Czy ja sobie po gofruity zabrałem? A tak naprawdę nic z tego nie chcę jeść. Pff. Dobra. To nie, to chodźmy do tamtego miejsca. Tak, zobaczmy, jaki tam jest widok. Może tam jest całkowite przejście? Albo po prostu widoczek, bo wcześniej, pamiętacie, to było zabudowane. Tutaj cały ja się górą tam wbijałem. Uhuhu. Okej. Okej, czyli tutaj mamy tą Dolinę Kości. Tak zwaną. I ona jest teraz otwarta bez żadnego ale. Ale fajnie. Chociaż w sumie nie wyrzucajmy tego do końca. To nam się przyda. Ale bania! Wystarczy, że... Okej. Okej. Tu powstaną dwa targi w przyszłości. Tak, widać, nawet więcej targów może tutaj powstać. God damn it. Wystarczy, że kupicie sobie dostęp do ogródka, już macie całą krainkę. Jest duży! Jest duży, tylko on się mięsem żywi. Chodźcie. Musimy Tabi Gordo nakarmić. Nie, ciebie nie potrzebuję. O, cię panie. Jak ty coś wydropisz, to jak ja to złapię? Czy ty jesteś sam na tej... mini wysepce, co nie? jaka bania. To mi się podoba. Aha, tak, a tutaj... Tutaj nasze kwadratowe... Owocka rosną... No tak. No gezy. Co to było, to ja nie wiem. Ta kraina jest dziwna. Naprawdę. Ona jest dziwna. Nie ogarniam, co się tutaj dzieje. Tak, są kości nasze. Ja pierdykam, tu jakieś okręgi czy coś. Dzięki, ja chciałem tego kurczaka złapać, wiesz. Tego zjadłeś. Fajnie. Fajnie, że go zjadłeś. Nie no, fajnie, że taka krainka jest. I to szybko. Ale chyba nie jest identyczna. Chyba ją troszkę zmodyfikowali od naszej ostatniej tutaj wizyty, gdy się... takie drzwi są teraz tutaj, ale bania. Czyli można tu wejść kluczykiem, ale można też wejść wykupując sobie po prostu... No wiecie, ogródek. Większy. Bania, czekajcie, sobie otworzę tam. Otworzę, jakbym chciał tutaj sobie kiedykolwiek przejść. Dobra, używamy kluczyka. Ale baniowy kluczyk! Uhoho, ale super. No tak. I tutaj teraz mam normalne przejście, to są te złe slajmy. Jesteście dobre już. Halo? Jaki rage! Ale to kozacko wygląda! Ohohohoho! Groźnie! Mega groźnie to wygląda. Hono tutaj. Też hono tutaj. Jaka bania! Tak, powodzenia. Ale to jest świetny update. Ej, nie widziałem tego w rozpisce. Chyba, że po prostu ktoś nie umiał napisać tego. Łożeś ty. Chodź do mnie. Hen henie. Aha.
Tak, tarki oczywiście. No, musiały. Musiały tu zaatakować, bo jakby nie inaczej, chodźcie lustro. Muszę ogarnąć wszystkie kurczaki do naszego Tabiego. Zanim nam tutaj pozjadają. Kurde, dużo tych lustro mam. A 6. Chodź tutaj. Przydaś się. Aaaa, w górę! Teraz złapałem tamtego kurczaka. Czekajcie, bo zaraz mnie tarki zjedzą. A, tarki się nie zmieniły. Wyglądem, no trudno się mówi. Badia, 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 badia. Podoba mi się to. Podoba mi się ten update. Bardzo mi się podoba. Nie ma żadnego, ale... niby nic. Nie, no niby nic, bo to tylko w sumie wygląd i ta krainka doszła. Ale fajnie, fajnie, naprawdę. Dzięki za cenk tak właściwie o tym update'cie, bo dostałem info. Pisaliście, warte jest nowy update. Nagraj, nagraj, nagraj. W sumie właściwie mnie na weekend nie było, tak jak już mówiłem w niektórych odcinkach z Uncharted'a. Ale teraz się dorwałem priorytetowo do Slime Ranchera. I tak właśnie powstaje ten odcinek. Gdzie uciekasz? Właśnie tak już się bałem, że tu będzie mniej kurczaków przez to, że tam jest Tabi Gordo. Chyba tak się nazywa, bo nawet nie patrzyłem jak się nazywa, ale zazwyczaj się Gordo nazywają te duże. Aż szybko te marchewki urosły. O! O! Czy ja widziałem kurczaka? Halo kurczak, widziałem cię gdzieś. Nie uciekaj, znajdę cię. Tu jesteś. To się coś zepsuło. O proszę bardzo, proszę bardzo. Ile się ukryło ich? Co się ukrywacie? Co się ukrywacie? Nie ma takiego ukrywania. O, kolejna dostawa. Chodźcie, henheny. Dobra, chyba tyle styknie, żebym sobie klucz zwrócił, który zmarnowałem. Ale tak dobrze zmarnowałem. To nie tak, że po prostu wydałem go na nic. Przyda się, przyda się. Chcemy mieć wszystko odblokowane. Dobra. Ja mamy prawie maksa henhenów, że to powinno styknąć. Pyk, 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 pyk. Zły podlatuje. Proszę bardzo, jeszcze jeden henhen. Tutaj nic. Fajna taka chillowa krainka. No dobra. To co, karmimy cię? Up. Tak się nazywasz? Tak, Tabi Gordo. Czyli dobrze powiedziałem. Chodź. Wcinaj. Dobra. Czy z samych henhenów ci styknie tutaj? Nie wierzę. Jeszcze chcesz? O, te bardziej lubisz? O kurde. Dobra, już go trochę te lepiej. Trochę szkoda byłoby lustro marnować. Ale to nic. Aj, prawie. Prawie go mamy. Tak prawie, prawie, prawie. Wow! No właśnie, top się za to. Czekajcie, macie tu jeszcze jakieś kurczaczki? Czy coś? Który tu coś wcina? No nie, kurczaki mi jedzą. Oddawaj go! Au, 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 au! Dostałem wciry. Tu się spełnił dalej. Kurde, chyba trzeba będzie pójść do domu i przekimać się na noc. Mi tu kurczaków brakuje. Dobra, chodźmy tam, zobaczmy czy jeszcze tarki tu zostały. O, energii mi zabrakło. Nie, tarków tu już nie ma. Poleciały gdzieś w podróż. Dobra, to ja się zawijam. Chodźmy na noc, trzeba się przekimać. Rano wstaniemy, to powinno być więcej tutaj wszystkiego. Dobra, rano tu wrócę. Będzie więcej honhonów do zbierania. Jak tam u was? Chyba, że was tu zagonię, co? Nie, wy tutaj róbcie. Róbcie karmiarkę. Dobra, śpi do rana. Dziękuję, dziękuję. To jak się tam rzucają, do karmianko leci. Dobra. O, ale was tu namnożyło. Kom tu papa, jednak wykorzystam was. Co to za staruch? Elderhen? To się przydasz. Dobra, lustro jesteś tutaj. To masz jednego briarchena i się zabawiaj.
Ja stąd idę. Elderhen? A proszę bardzo, wyrzucę wam, bawcie się. Mega. Dobra. Chodźmy tam. Malutka kręka, ale bardzo fajna. O! Pieniądz i niepotrzebne jedzenie. Ty jak już urosłeś, co? A, bo to kot jest, okej. Okay. Chodno do mnie. Idziemy kota tutaj dokarmiać. Dobra, dalej cię telepie, super. Proszę bardzo. Hen. Raz, dwa, trzy, cztery. No dawaj! O, super. I co ty wydropisz? Kloczyk! I dużo tabislajów. Wow, a mnie wyrzuciły. Dobra. Zobaczmy, czy coś fajnego jest w tej skrzyni. Hen zwrócił, ale kluczyk jest, tak. Opłaciło się tutaj sobie wszystkie. Poleciały do wody. Trochę nieprzemyślana miejscowa. Dlatego wszystkie się topią. Dawaj, wylatuj stąd. No. O. Bum. Hono tutaj. Przydasz się. Ciebie nie potrzebuję. No dobra, to wracamy. To krainkę sobie odwiedziliśmy. Podoba mi się. Bardzo fajna opcja. Bardzo fajna. Wreszcie coś z tym zrobili. I teraz chyba najbliższe coś, co będziemy mogli otworzyć, to będzie za tamtą bramą, którą po prostu na początku serii, jak tam chodziłem, to myślałem, że tam będzie po kolejnym update'cie. A tak czekałem i nic. O! Oh. Okej. Okay. To nam nic nie rośnie, powinno. Czy co? Zakoszę wam jedno. Jedno nie będę taki. To ma sobie rosnąć. Właśnie tak. Dobra, chodźcie mięsne towarzysze, bo wy chyba już nie macie nic, tak? Patrzcie, wasze ulubione żarcie. Wcinajcie. Wy to macie, wy też tutaj macie. Wy to zawsze macie. Okej, lustro. Ten lustro jeszcze żyje, jeszcze coś kmini. Tego wyrzućmy tutaj. Tak, takie zapasowe lustra. No okej. Jak tam cenniki? Może jest jakiś nowy plort? No niestety, żadnego plorta nowego tutaj nie ma. Czyli na razie nie można myśleć o nowych slajmach. No to dobra. Dobra. Ile mamy tutaj? Wow, tu już pełny pakiet. Okej, to zbierzemy to. Pyk. No, do 50. 7, 8, 9, 5, 10. To 81, okej. No, trochę nazbieraliście tutaj slajmiki, plortów. Pyk. 7, 8, 9, 50, dobra. Ile wy tutaj tego macie? Przecież to jest przesada, wy tego nigdy nie zjecie. Tak. Dawaj, to się, póki się nie... Wow! O nie, znowu się zbugowałem, że do tyłu biegam szybko. Nie wiem, od czego tak się dzieje, to chyba... Ten konkretny slime to powoduje. O, już uciekłeś, tak? Się nie tarkuj, co? Nie bawimy się w tarku. Dobra, chwila, moment. Dawać mi tutaj, mint mango. Ile wy tego marnujecie, co? No i dobra. Będzie na później, nie? Dobra. Proszę bardzo. To mi się podoba. Wciągamy tabi plorty. Tyk. 50 mi tu dawać tego. Dobra, jak chcecie, to macie te tutaj. Jak się odbija. Dobra, jeszcze mam jeden slot, tak? Wy coś bumki generujecie? Tak, coś generujecie. Bardzo mnie to cieszy. Bo wow. Myślałem, że ostatnio nic nie robicie. No uspokój się! Tak myślałem, że coś zgubiłem. Oj, to nie jedno. Weźcie, nie wybuchajcie. Ja wam tu specjalnie kupiłem, kurde, muzyczkę, która tu leci, a wy co? Prujeta się. Chodźmy to opylić.
Dobra, jak tam ceny wszystko w górę poszło? No świetnie! Idealny dzień na sprzedaż. Tyku, 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 tyku. No ciekawe, czy po tych wszystkich update'ach, jakie będą wlatywały, czy dobiję 100 tysięcy pieniędzy w tej grze. Bo zaraz mi 70k pyknie. Pyk. Właśnie tak się powinno strzelać. Dobra, 68 tysięcy. Super, super, super. No to co, kolejna tura zbieractwa. Pyk. A teraz slimy, no nieźle nawaliły tych plortów. Patrząc na to, że nie są zmiksowane. Takie pojedyncze. Może to zbierzmy. Pyk, 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 pyk. Miodowe na razie im zostawimy. Gdyż po prostu tak, twierdzę. Oh shit. No nic. Cztery tylko, to niepotrzebne. Tutaj właśnie, wy to najwięcej dajecie. Tych plortów. Dobra, czyli jeszcze jedną turkę zrobimy, taką ostatnią. Dobra, to jednak to zabiorę. Po co mam później biegać? Myślałem, że mi zabraknie tych slotów, ale nie. Ale nie, dobra. Trzeba korzystać z lepszych cen na rynku, żeby zarobić. Nie wiem, po co mi tyle hajsu. Może kiedyś coś wprowadzę takiego mega hardkorowego do kupienia. Za 50 tysięcy to się wtedy kupi. Jak nie wprowadzą, to trudno. I 70k, 70k, albo za 100 tysięcy, jakby coś takiego kozackiego dali, to było fajne. A 6 tylko zostało. Okej. Tutaj, a dzięki, bumki. Naprawdę jesteście super, że tak wybuchacie zawsze koło mnie. Nie wybuchajcie. Spokój tam. Dziękuję. Dobra. Okej. To już prawie wszystko zabierzemy stąd. Resztę im zostawię, niech się cieszą. Pyk, 6, 7, 8, 9, 50. Dobra. Spadam stąd, tyle mi styknie. Z jaskini póki co nie zbieram. Idziemy teraz w podróż dalszą. Dalszą, bo może coś fajnego odkryjemy na tych starszych krainkach. Jeśli tak, to byłoby fajnie. Dobra. Ewentualnie z jaskini się tepnę do tej nowej krainy. Czy już nie takiej nowej, tej ostatniej nowej. Może tam coś ciekawego znajdziemy. Dawaj na speedzie. Dobra, szybkie TP. Okidoki. Czy tutaj mamy coś ciekawego? Od kiedy wy tutaj latacie, co? Ja się pytam. Nie wiem, halo, halo. Czy jakieś nowości? Czy coś tutaj zobaczymy? Skrzyneczka, zobaczmy. Ale kurczakami wywaliło. Dobra. Nie oszukujmy się, ale plorty by się przydały. Na przykład jakbym przypadkowo znalazł złotego slajma. O, już Tarek, dzień dobry. Ej, te tarki. Ej, te tarki. To z przyjemnością sobie pozbieram. Właśnie tak. Proszę bardzo, dziękuję. Podlu plort zawsze na propsie. Tyle? Tyle, 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 tyle. Okej. Lecimy dalej. O, tutaj ktoś mi napisał, że nawet bez tego. Bez jetpacka da się wskoczyć, jakoś odpowiednio skacząc na te belki. Wow, wow! No, nie powiedziałbym, że to takie łatwe. Na szczęście nic przy sobie nie miałem. Całe szczęście, nie? Trudno, jak tam ceny pewnie spadły? A jeszcze w górę poszły, no nie. Czuję się strollowany. Wow, wow, wow. Tak, długo mnie nie było. I się narobiło. Nawet 30 będzie, tak? W końcu 2 dni. O masakra. O masakra. Tragedia. Macie, bo już wam się skończyło. Spokojnie, narzekajcie. Ja to was mega dbam. O, wy tutaj chyba głodne, tak. Bo mnie cały dzień nie było, już się narobiło, nie? O, tu prawie wszystko wywaliło. No nic, dobra, chodźmy na tamtą krainkę. To może tam sobie siedź, żebyś był blisko. Może coś fajnego odnajdziemy, nie?
Tak, jakby coś, żeby było. I leciamy. Tutaj nic nowego? Nic nowego, nic nowego, nic nowego w tym miejscu. Ciekaw jestem, co jeszcze mógłbym przegapić, nie? Z takich nowości. To ile tu tych lustr? Kurde, kiedyś takich się naszukałem, a teraz ich są tutaj tysiące. Masakra. Masakra, masakra. Dawać mi tu energię. Pyk, 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 pyk. Dobra, full, lecimy. Lecimy, lecimy i tutaj prosto. Ha, tam chyba coś widzę nowego. Wow. W co ja się wbiłem? Coś kwadratowe, takie wiszące drzewka. Chodź, hen, hen. Ja tu cię wprowadzę w lepsze miejsce. Dobra. Chyba tego nie było. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale fajnie, wszystkie bramy przerobili na takie ulepszone, z lepszymi kluczykami. Ekstra, ekstra, ekstra. No, ciekaw jestem tego, co jeszcze mógłby tutaj być nowego. Tam zamknięte. Tutaj sobie plortuję. Mam jakieś z tymi plortami. Tak, mam dużo, dużo pieniędzy w tej grze, także nie potrzebuję aż tak zbierać na masę tych plortów. A jakby coś, to sobie wezmę. Ale mówię, jakby coś fajnego wyskoczyło. Dobra, tutaj uwaga. Bo złe slimy, jakie one są zrajdżowane. Wow, ale mi dokopały. Dobrze, że nie mam tego pluginu na takie większe obrażenia, bo już bym umarł. Naprawdę. Nie ma lekko. Okej, lećmy. Lećmy, lećmy, lećmy. Coś mnie tu czeka fajnego? Coś nowego? Dawaj to. Dawaj to. No wiesz, coś ciebie boję trochę, żebyś się nie zmienił w jakiegoś... jakiegoś tarka, także ja cię do wody dam. Jakbyś zjadł sobie od razu. Coś, co ci zaszkodzi. Żebyś od razu mógł się wykąpać. Nie, tam na 100% jest jeszcze zamknięte. Nie było żadnego fajnego przejścia. Tutaj też jeszcze jest under construction. Budują. Okej. Czyli chyba większość pokazałem dzisiaj w odcinku, co miałem pokazać. Chyba tak, nie wiem. Może coś jeszcze tutaj wprowadzili, czego nie widziałem. Także bardzo fajnie, jeśli mi napiszecie właśnie w komentarzu, czy coś takiego jest jeszcze ciekawego. No i co? Myślę, że jak działają te pluginy, to sobie kolejny odcinek pociśniemy tam dalej, co pamiętacie, robiłem ostatni odcinek i tak od zera sobie cisnęliśmy. Właśnie na sobie tylko, że z tamtymi pluginkami. W sumie kolejna wyspa nam tutaj dochodzi. Także jak zadziała, to będziemy mogli się tak pobawić od nowa na tych pluginach i może coś nowego, może jakiś nowy plugin jest. Jak jest to fajnie, to go zobaczymy. Jak nie ma, to trudno. No i co, ja już kończę. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dodajcie wiem do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, wbijcie na snapa mrvertez i na Instagram vertezalkę. Oczywiście w opisie macie wszystko napisane, jak to dokładnie się upisze. I też są linki z przekierowaniem, tak? Poprawione, bo kiedyś niechcący zły link do Instagrama wklejałem. Ale ktoś mi powiedział, ja tak patrzę, o kurde, faktycznie, jak to się stało? Już jest wszystko poprawione, wszystko działa. To co? Tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie, na razie, cześć, żółwik!